Poranka. A gościem poranka 790 jest Artur Dziambor, prezes Wolnościowców, poseł Konfederacji. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Zanim o polityce i tym, co wydarzyło się w ubiegłym tygodniu w polskim parlamencie, to chciałem się zapytać, panie pośle, jak panu się wczorajszy finał Mistrzostw Świata podobał? Bo biorąc pod uwagę, że jest pan kibicem Leo Messiego od początku jego kariery w Barcelonie, chyba jest pan usatysfakcjonowany. Dzień. Tak, tak, bardzo. No, czy przede wszystkim to chyba to jest najlepszy finał, jaki w życiu widziałem, myślę. Jak pamiętam te wszystkie finały, to tutaj emocje były niesamowite, i ta Argentyna jakoś tak nie mogła wygrać. To znaczy, no, prowadzą i nagle Remis. Znowu prowadzą nagle Remis. Także e, emocje były do końca ogromne, no ale bardzo dobrze, że, że się tak skończyło. Ja co prawda życzyłem Messiemu finału z Ronaldo, bo chciałbym zobaczyć ich pojedynek na koniec, no ale i tak i tak jest dobrze, że Messi wygrał na koniec kariery. Myślę, że to jest coś tak amerykańsko-filmowego. Że, że udało się to osiągnąć. Z drugiej strony pojedynek z Mbappé, a wielu ekspertów wróży mu także wspaniałą karierę. I można powiedzieć, że z jednej strony, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata, Leo Messi schodzi ze sceny, bo co mm -hmm. pewne w piłkę jeszcze trochę pogra, a Mbappé dopiero na nią wchodzi, a biorąc pod uwagę jego wiek no i... i już osiągnięcia, no, może być ciekawie w najbliższych latach. No i właśnie przed nim jeszcze co najmniej kilkanaście lat kariery, więc jeszcze zdąży swoje osiągnąć. Jest też fenomenalny, widać to było na meczach, także ja większość tych meczy starałem się oglądać, więc, więc rzeczywiście no, jest to jeden z w tym momencie na pewno najlepszych zawodników na świecie. No, a przed nim wielka kariera. Myśli Pan, Panie Pośle, tak już kończąc ten wątek, że tak samo wielka kariera teraz, albo kariera nabierze rozpędu, jeśli chodzi o Szymona Marciniaka, no sędzia główny, Polak, Spełnienie marzeń, mhm. ale też wspaniała klasa i to, co wczoraj pokazał Polak na boisku, tak. można powiedzieć, wręcz komputerowe sędziowanie. Tak świetne są te memy, że tam moment, w którym sobie uświadamiasz, że następny mecz, który, który sędziujesz, to jeziora i ława, to gra nie? No tak, też komentarze były takie, że Ekstraklasa Klasa trochę pomogła Szymonowi Marciniakowi, jeśli chodzi o kwestie symulacji. No, zostawmy to na boku, może. Tak, natomiast, nie, nie no myślę, że bez zarzutów, raczej dosyć stanowczo nie było żadnej żadnego problemu tak większego, także no już no nic tylko pogratulować i cieszyć się z tego, że że potrafimy, że potrafimy wygenerować tak świetnych sędziów, którzy są tak bardzo docenieni, no zresztą my mamy też w innych, w innych dziedzinach coś takiego, my na przykład jesteśmy znani z tego, że mamy świetnych bramkarzy. Tak? To prawda, polski, polski Więc... towar eksportowy można powiedzieć. No dobrze, to skoro panie pośle o sędziach zaczęliśmy, to o sędziach rozmawiajmy, ale już o sędziach w hmm. polityce. Wczoraj, w, znaczy wczoraj w ubiegłym tygodniu w polskim parlamencie wiele się działo i to chyba dość nieoczekiwanie. Także mam takie wrażenie dla samych parlamentarzystów. Nawiązuję do tej nowelizacji ustawy o Sądzie najwyższy, o Najwyższym, okay. którą najpierw zaprezentował rząd rękami ministra Szynkowskiego welsenka potem miało, było takie spotkanie premiera z politykami opozycji, z przewodniczącymi i, i klubów parlamentarnych potem wypowiedział na temat tej. Ustawy, nowelizacji ustawy wypowiedział się prezydent. Ostatecznie coś, co miało być głosowane, jednak spadło z porządku obrad. Prezes Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Gazety Polskiej mówi, że teraz trzeba tę nowelizację, ten, ten projekt ustawy doprecyzować i że będą trwały konsultacje. I jak pan, panie pośle, najpierw takie pytanie ogólne, patrzy na to, co wydarzyło się w ubiegłym tygodniu? No bo, bo powiedzieć, że to jest roller coaster, to chyba duże nie czy no na pewno wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości trwa spór pomiędzy ekipą, która chce się poddać całkowicie temu, co Unia Europejska ma ochotę wprowadzić u nas, i tych, którzy niekoniecznie chcą Unii Europejskiej tak w 100% się poddać. Rzeczywiście ekipa Mateusza Morawieckiego, premiera Morawieckiego, czyli pan Szynkowski między innymi Welsęg, to jest ekipa ludzi, którzy chcą po prostu się podporządkować, żeby dostać te pieniądze jak najszybciej, ponieważ wiedzą doskonale, że po pierwsze, no, już dodrukowywać się nie da dalej i że pieniędzy w kasie państwa. Brakuje, nawet mimo tego, że mamy gigantyczną inflację i gigantyczne wpływy do budżetu, dzięki temu, że jest inflacja, bo większe podatki płacimy. Więc, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest ta ekipa, która no, jednak niekoniecznie chce się poddać wszystkiemu. I tutaj prezydent zwrócił uwagę na to, że część tych zapisów, które chcą tam wprowadzić, jest po prostu niezgodna z konstytucją. Więc, no to na pewno nie będzie minister Czarnek. Tak, no więc, więc no tutaj nie będzie, nie będzie on tego wspierał. Dla mnie zaskakujące było to, że właśnie, a już Pan wspomniał, ministra Czarnka, że rykoszetem oberwało Lex Czarnek 2. Ponieważ zarówno pan minister, jak i ministrowie kancelarii prezydenta raczej wysyłali sygnały, że za drugim podejściem prezydent się zgodzi. No, można powiedzieć, właściwie mówi się o tym wprost. Minister Czarnek wprost powiedział, że był zapewniony, że właściwie nie powinny być żadnych problemów. Tak. No i niektórzy komentatorzy wiążą to tylko z takim emocjonalnym odreagowaniem, jakkolwiek to brzmi w przypadku pana prezydenta, no. jeśli chodzi o tę nowelizację. Tak, tylko akurat w przypadku Lex Czarnek 2 to zgoda prezydenta na to była dla nas czymś bardzo dziwnym, ponieważ Lex Czarnek 2 to jest Lex Czarnek 1 tylko z jeszcze domieszką tego tej pierwszego gigantycznego kroku do likwidacji edukacji domowej. Także A jeszcze gorzej. Myśli pan, niż panie było. pośle, że do trzech razy sztuka, bo minister zapowiada, że będzie Lex Czarnek 3.0 i nie zmienia ani kropki? Widziałem ten wywiad, no niesamowita, niesamowita buta, bo to oznacza, że po prostu no, chcą tam sobie poprze, poprzeciągać się i po, po, pomocować, kto jest ważniejszy. Gdyby prezydent za trzecim razem podpisał, no to byłby jakiś blamasz urzędu, tak? Także mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Zresztą w imieniu rodziców przede wszystkim, którzy mają dzieci na edukacji domowej dziękuję pięknie prezydentowi i mam nadzieję, że już do tego tematu nie wrócimy i damy edukacji domowej się normalnie rozwijać. Zresztą ta ustawa miała mnóstwo zapisów, które absolutnie nie powinny się pojawić. Między innymi polityczna dyktatura ministerstwa nad dyrektorami, czy wzmocnienie związków zawodowych kosztem rodziców w, przy decyzji decyzyjności dotyczących chociażby wyboru dyrektorów. Także, także jeżeli chodzi o Lex Czarnek, to dla mnie nie było wątpliwości i dosyć ciekawą rzeczą jest to, że Lex Czarnek połączyło wszystkie strony sceny politycznej, to znaczy nie dość, że protestowali oczywiście rodzice, że protesty były w szkołach, to jeszcze w dodatku w Sejmie, sprzeciw dla Lekczarnek połączył partię razem z partią wolnościowcy. No tak, tak, też mówił prezydent, że te protesty, które były u niego składane, to, to właściwie całe spektrum ideologiczne stwierdził od skrajnej lewicy do skrajnej prawicy i że właśnie wiele takich głosów brał pod uwagę. Tak, a co ciekawe, dla ministra edukacji, oczywiście wprowadzenie takiej ustawy jest kuszące, ponieważ z niej wprost wynikało, że to minister będzie ręcznie sterował i decydował właściwie o tym, kto jest dyrektorem szkoły każdej w Polsce. Tak? Bo będzie mógł każdego dyrektora odstrzelić w każdej chwili pod pretekstem czegokolwiek. Więc, więc no, róbmy tak, żeby jednak do tego nie wrócić. Mam nadzieję, że do tego nie wrócimy. Jeżeli Pisowi z jakiegoś powodu opłaca się ta dyskusja, no to chyba tylko dlatego, żeby wzmocnić ten przekaz, że oni tak. Bardzo walczą z tym LGBT, żeby tego nie było w szkołach, tylko że to jest e, mit. To za, znaczy, 20, no, za 20 nie ma tego kilka minut, panie pośle, naszym gościem będzie wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski. Jeżeli ma pan ochotę dowiedzieć się, co planuje pistoczyście oczywiście serdecznie zachęcam, tak, tak jak i państwa, ale, panie pośle, płynnie tak sobie krążymy wokół tych tematów, to jeszcze pozwolę sobie wrócić do sprawy nowelizacji ustawy o, o Sądzie Najwyższym. No bo z jednej strony tak. Jarosław Kaczyński wprost mówi, że przyjęcie tej nowelizacji w takim kształcie mogłoby wprowadzić destrukcyjne skutki dla Całego państwa, całego aparatu państwowego. Z drugiej strony mówi, że nie można podważać nominacji sędziowskich, dlatego ta ustawa wymaga doprecyzowania i dalszych konsultacji. Wspomniał pan, że to jest trochę spór między tymi, którzy chcą uznać dyktaturę, a między tymi, którzy jednak niekoniecznie. Jakiego rezultatu pan się spodziewa, choć chyba koniec rzędem temu, kto to przewidzi? Znaczy, ja podejrzewam, że Prawo i Sprawiedliwość finalnie jednak zgodzi się na to, co Unia Europejska chce, ponieważ oni zwyczajnie potrzebują tych pieniędzy. Mamy rok wyborczy. To jest rok, w którym Prawo i Sprawiedliwość będzie musiało dosypywać i zasypywać ludzi jeszcze dodatkowymi pieniędzmi z tak zwanych programów socjalnych. Mamy gigantyczną inflację i absolutnie nic nie wskazuje na to, że będzie ona malała jeszcze, wręcz przeciwnie. Mamy programy proinflacyjne, ponieważ jak wiemy, będziemy mieli w tym roku dwukrotną podwyżkę najniższej krajowej. Jeżeli mamy podwyżkę najniższej krajowej, to mamy też i podwyżkę ZUS-u dla przedsiębiorców, to mamy też i podwyżkę kosztów innych, ponieważ trzeba wszystkim dać po prostu zwyczajnie podwyżkę. Nie mówiąc o kosztach surowców. etc. Et tak, no nie wiem, czy, czy pan ostatnio płacił rachunek za gaz. Na przykład ja płaciłem w zeszłym tygodniu dwukrotnie wyższy niż rok temu. Yy, także yy, także no, wszyscy to widzimy, wszyscy to wiemy. No i teraz yy, albo decydujemy się niestety na kroki, które będą mniej populistyczne, czyli mniej zadowalające elektorat Prawa i Sprawiedliwości większościowy, ale takie, które są odpowiedzialne i takie, które trzeba zrobić, żeby jednak zahamować jakoś ten, ten problem, który powstał w Polsce. Jest on ogromny w porównaniu do innych krajów zachodniej Europy przede wszystkim. No albo nie, albo po prostu idziemy do wyborów. No, szczerze mówiąc, panie pośle, na koszty. wątpię, żeby jakakolwiek władza w roku wyborczym zdecydowała się na takie kroki i na takie cięcia, o których pan wspominał. Ale to mogliby chociaż nie psuć, wie pan, bo mogliby chociaż zostawić wszystko tak, jak jest, a nie jeszcze dosypywać, ponieważ dosypywanie do tego jeszcze dalszego paliwa, czyli właśnie to sztuczne podwyższanie najniższej krajowej, żeby opowiadać ludziom, że przecież więcej zarabiają, albo dosypywanie 13 i 14 emerytury, gdy trzeba było zrobić waloryzację, uczciwą waloryzację, po prostu podnieść ludziom emerytury. Czynnik inflacyjny jest jasny, więc wystarczyłoby zamiast tej 13 i 14 podnieść kwoty, i wtedy mielibyśmy. Uczciwie postawioną sprawę. Niestety jest tak, że no, prawo i sprawiedliwość nie potrafi inaczej. Z drugiej strony, panie paśle, zerkam do dzisiejszego wydania dziennika Gazety Prawnej, który przynosi na okładce sondaż. I z tego sondażu wynika, że 66% Polaków popiera uchwalenie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, która ma otworzyć drogę do wypłaty środków z krajowego planu odbudowy. Sam nie wiem, czy to zaskakujący sondaż, czy też nie. Dzie no ale... nie, no to czy Większość Polaków popiera to, żeby Polska dostała pieniądze, które się jej należą, natomiast większość Polaków nie wie, dlaczego te pieniądze nie przyszły. Ponieważ większość Polaków nie usłyszała, jakie były szczegóły negocjacji w lipcu 2020, które Mateusz Morawiecki przegrał i na co się zgodził. A zgodził się na unijne podatki, zgodził się na kredyt, który będzie spłacany przez 40 lat prawie, zgodził się na podporządkowanie naszego prawa pod prawo unijne. No i teraz mamy pana ministra Szynkowskiego, który kombinuje koń pod górę, żeby tę Unię Europejską zadowolić i różnymi zapisami w różnych ustawach, tak zwanych kamieniach milowych, bo kamienie milowe wszystkie wychodzą z naszego rządu, z naszych ministerstw. Krzysztof Bosak trochę rzucił na to światła po tych spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim i ministrem Szynkowskim-Welsenkiem, wskazując dosyć nieoczekiwanie, że okazuje się, że mamy jeszcze podział wewnątrz tych kamieni milowych na tak zwane superkamienie milowe i pozostałą resztę, tylko problem w tym, że nie wiemy co jest z czym i tak na właściwie jak to wszystko interpretować. Tak, tak, tak. tak. No, to czy, no, sytuacja jest taka, że my na początku przecież my myśleliśmy, że te kamienie milowe to jest coś, co pani Ursula von der Leyen przyniosła Polsce. Powiedziała mi to zróbcie, bo inaczej nie będzie pieniędzy. Tymczasem po czasie się okazało, że to rząd prawa i sprawiedliwości sam zaproponował dokładnie tak samo jak inne rządy. Przygotował po prostu pakiet ustaw, którymi yy, yy, przy, stara się przypodobać woli Unii Europejskiej. Yy, natomiast to powiązanie naszego prawa z, z tak zwaną praworządnością i tych wypłat z tak zwaną praworządnością. Jest to tyle problematyczne, że my na przykład mamy kartę praw podstawowych, którą realizujemy tylko zgodnie z zapisami naszej konstytucji, a Unia Europejska będzie naciskała na to, żebyśmy jednak te, te, te konstytucje naginali do tego, żeby realizować kartę praw podstawowych w całości. To jest coś, o czym dyskusji w tym momencie nie ma, no ale jest to jedna z rzeczy, na które, na które trzeba zwrócić uwagę. Jeżeli chodzi o sądownictwo, no to oczywiście my tam mamy tak gigantyczny bałagan, że rzeczywiście gdzieś w pewnym momencie będzie musiał przyjść ktoś. Może następna władza, która po prostu będzie starała się zbudować to od nowa, ponieważ my do dziś mamy ten podział na KRS, neokRS i to czyli, jest. Czyli co panie pośle, cytują, opcja zerowa, już nie cytując Wojciecha Cywarskiego, tak. może tak na, na antenie? Trochę tak, tak. No trochę tak, no bo, bo nie da się cofnąć tego, co zostało powiedziane, to znaczy nie można odwołać decyzji prezydenta. Jeżeli prezydent mianował jakiegoś sędziego, no to to jest nieodwoływalne. Niezależnie od tego, czy my to nazywamy KRS-em, czy nie KRS-em, czy niezależnie od tego, czy nam się podoba skład sądu najwyższego, czy nam się nie podoba, to pewnych rzeczy się cofnąć nie da, niezależnie od tego, co tam sobie opozycja mówi, więc myślę, że opcja zerowa jest jedyną w tym momencie opcją leżącą na stole, która mogłaby jakoś pomóc. A jak ta... Ta opcja zerowa będzie wyglądała, nie wiem, ale ona na pewno się nie wydarzy za czasów Rządu Prawa i Sprawiedliwości. To, panie pośle, zmieniając temat, może nam nieco może mniej przyjemny albo nieco bardziej tr trudny, chciałem zapytać, panie pośle, co słychać wewnątrz konfederacji, bo wyciszył nam się ten spór między wolnościowcami, a słowami Remencenem i Nową Nadzieją, która powstała z partii Korwin, takiego przekształcenia. Czy to znaczy, że spór został już zażegnany, został rozwiązany, czy po prostu, przynajmniej chwilowo, jest wyciszenie? No bo niedawno do Konfederacji dołączył poseł Tyszka, który twierdzi, że jest po rozmowach ze, ze Słowami Remency. Tak się zastanawiam, jak to wszystko ma się do tego, o czym rozmawialiśmy już ze dwa miesiące temu, kiedy ten spór no, był bardziej gorący? Ja wiem, czy się wyciszył Nie, Sytuacja jest taka, że my tam sobie dalej działamy. Natomiast no, w ubiegłym tygodniu na przykład został odwołany ze swojej funkcji przewodniczącego koła, poseł Kulesza i został mianowany Krzysztof Bosak w, w, na wniosek partii Korwin, czyli partii Nowa Nadzieja. Został odwołany kulesza, a powołany Krzysztof Bosak. No, jest to też część tego, co tam wewnątrz cały czas trwa. No, my cały czas jeszcze z naszymi kolegami dyskutujemy o tym, jak będzie wyglądała ta najbliższa przyszłość. A jak ona będzie wyglądała, to dzisiaj nie wiem, tak samo jak nie wiem, jak rozwiąże się kwestia KPO i sądownictwa. No, rzeczywiście, rzeczywiście coś na rzeczy cały czas jest. Czyli rozumiem, że na podstawie tego, co pan mówi, że ten spór rzeczywiście cały czas ma miejsce, tylko po prostu może jest mniej eksponowany medialnie, niż był jeszcze jakiś czas temu. No, nie, no nikomu nie jest na rękę to, żeby o sprawach zewnętrznych, wewnętrznych rozmawiać na zewnątrz cały czas, natomiast rzeczywiście, no my swoje powiedzieliśmy, byliśmy niezadowoleni z tego, jak padają wewnętrzne niektóre decyzje, byliśmy i jesteśmy niezadowoleni z tego, jak rozgrywane są pewne sprawy, jak traktowane są pewne uchwały wewnętrzne. Natomiast z tego już więcej nic nowego nie wyniknie. Poza tym, że no teraz możemy działać dalej i zobaczyć, jak to będzie przed najbliższymi wyborami. Zobaczymy też, jaka będzie sytuacja konfederacji, bo konfederacja jest cały czas w sondażach pomiędzy 5 a 9%, więc też pytanie, czy w nowym roku konfederacja będzie rosła. To prawda, wiele pytań, więcej chyba niż odpowiedzi, jak sami Państwo słyszą po naszej rozmowie. Rozmowie, która dobiegła już końca, więc bardzo dziękuję za tę rozmowę, za to, że z nami był Artur Dziambor, prezes Wolnościowców, poseł Konfederacji. Bardzo dziękuję Panie Pośle za rozmowę. Dziękuję pięknie, miłego dnia życzę. Siódma, dziewiąta. Gość poranka.